tym, jak w 1124 roku biskup Otton z Bambergu przyniósł na Pomorze Zachodnie nową wiarę, zaczęły powstawać na tutejszej ziemi świątynie. W dużych miastach świątynie budowano z cegły. W mniejszych miejscowościach, we wsiach, powstawały kościoły z wspólnego kamienia. Niezależnie od tego, czy były to całkiem malutkie świątynie, czy troszeczkę bardziej okazałe, w każdym z nich znajdowało się najświętsze miejsce. Takie, można by dzisiaj powiedzieć, serce danego kościoła. Na przestrzeni kolejnych wieków, kiedy zmieniała się rzeczywistość, kiedy kościoły się rozbudowywały, również i te najświętsze miejsca ulegały zmianom. Dzisiaj sercem każdego kościoła jest tabernakulum, w którym przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Ale jak wyglądało to 500 czy 600 lat temu? Są takie miejsca, gdzie możemy cofnąć się w czasie o 500 lat i zobaczyć. Chodźcie ze mną. Dzisiaj tabernakulum to najczęściej zewnętrzna, można by powiedzieć, skrzynia, w której przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Jak radzono sobie w dawnych wiekach? W kościele w Kunowie, w gminie Kobylanka, na terenie powiatu stargardzkiego, zachowało się sakrarium z XV wieku, z czasów średniowiecza. I tutaj zachowane jest ono w bardzo dobrym stanie, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak przechowywany był Najświętszy Sakrament jeszcze w późnym średniowieczu. Średniowieczne sakrarium to była nisza w ścianie, zagłębienie w środku murowanej ściany świątyni, zamykane drewnianymi, dębowymi drzwiczkami. I zobaczcie, tutaj takie drzwiczki zachowały się z metalowymi okuciami, ale prawdziwe cuda i prawdziwe tajemnice kryją się we wnętrzu. Zajrzyjmy. Średniowieczne sakrarium w Kunowie od zewnątrz, jak mogliśmy przed chwilą zobaczyć, ma proste drzwi, bez żadnych ozdób. Wnętrze sakrarium zamykane jest metalową kratą i dodatkowo drzwiczkami. Zobaczcie, że piękny wizerunek Chrystusa, Chrystusa ukrzyżowanego, który pokazuje rany na swoich dłoniach, umieszczony jest wewnątrz sakrarium. Dlaczego w środku, a nie na zewnątrz? Przecież gdyby był na zewnątrz, to wszyscy mogliby go zobaczyć. Dlaczego tak, a nie inaczej? Słuchajcie, to wszystko ma swoje podłoże jeszcze w głębokim średniowieczu. Kiedy w takiej niszy umieszczano sakrament, to miejsce to nie było tylko do tego, żeby ten Najświętszy Sakrament przechowywać, ale było przeznaczone również do adoracji Najświętszego Sakramentu, do tego, żeby tu oddawać cześć Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie. Więc umieszczano hostię w środku, zamykano na metalową kratę i wówczas można było modlić się przed takim właśnie Najświętszym Sakramentem. I tutaj ten rysunek temperą umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi pomagał zwizualizować sobie modlącym się wiernym postać Chrystusa, któremu oddawali cześć. To malowidło tutaj na ścianie sakrarium w Kunowie ma ponad 500 lat. Dotrwało do dzisiejszych czasów. Pomorska ziemia kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic. Wiele miejsc leżących daleko od głównych dróg, od głównych szlaków czeka na swoje odkrycie. Sakrarium w Kunowie to jedno z miejsc opisanych w nowej książce
odkrywamy nieznane na Pomorzu Zachodnim, w której pokazujemy takie właśnie perełki, nieopisywane nigdy wcześniej w przewodnikach, mało znane, a warte tego, żeby je zobaczyć, zapamiętać, pokazywać innym i być dumnym z historii Pomorza Zachodniego.